Hej kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj przygotowałam ten makijaż, który mam na sobie oczywiście. Jest to makijaż inspirowany pokazem Diora, Christiana Diora na jesień, zimę 2015. I tak ten makijaż łączy sobie jakby trendy metaliczne, czyli mamy metaliczny kolor na oczach plus niebieskości, czyli też niebieskości na oczach. Mamy bardzo naturalną, świetlistą cerę, prawie nietknięte usta, troszeczkę podkreślone brwi. Myślę, że sprawdzi się w nadchodzącym karnawałowym sezonie, zwłaszcza jeżeli lubicie odrobinę szaleństwa. Zapraszam do dalszej części. W dalszej części będę bardzo dużo gadać. Zaczniemy makijaż od nałożenia podkładu oczywiście. Będę używać podkładu Diora, no bo w końcu makijaż robimy na podstawie makijażu Diora. To jest Dior... Dior Skin Star w kolorze O020. To jest taki podkład rozświetlający, powiedzmy, ale nie jest też jakiś bardzo, bardzo błyszczący. Ma dosyć dobre krycie. Myślę, że będzie idealny do cery mieszanej w kierunku suchej. Tłusta musi z nią uważać, czyli na przykład musi z nim uważać, czyli na przykład ja muszę z nim uważać, ale daje prześliczny efekt na skórze. Natomiast nie jest jakoś tak niesamowicie długotrwały i po pewnym czasie jednak buzia się świeci, zwłaszcza w strefie T. Także nie jest taki podkład, żeby mieć go cały dzień w pracy i nie poprawiać, a ja nie lubię poprawiać. Także nie stosuję go tak często, jakbym tak naprawdę chciała. A może zobaczcie, jaki daje bardzo ładny, właśnie rozświetlony efekt na buzi, takiej bardzo naturalnej cery. Dosyć ma fajne krycie. O, bardzo ładnie pachnie. No, jak te wszystkie luksusowe podkłady, jednak czujemy tą fajną konsystencję na buzi. Jest bardzo lekki, nie tak lekki jak ten z Yves Saint Laurent Ink Foundation, ale wciąż bardzo, bardzo fajny. No i przede wszystkim ten taki glow, ten zdrowy połysk na skórze jest naprawdę niesamowity i nie do podrobienia. A wklepuję go beauty blenderem, czyli taką gąbeczką pseudoprofesjonalną do makijażu. Ta gąbeczka jest bardzo fajna, bo świetnie nam blenduje i rozprowadza cały produkt i jego nadmiar jest wchłaniany w nią, także przez to też efekt na skórze utrzymuje się naturalny bardzo długo, bo nie ma jakiś nadmiaru produktu, który nam się zbiera w zmarszczkach i w różnych niefajnych miejscach. Także dlatego ten Beauty Blender jest fajny ogólnie. Okej, myślę, że jakoś to wygląda. Zamaskujemy sobie jeszcze cienie pod oczami, bo ten makijaż jest taki bardzo ładny, świetlisty, na pewno cienie pod oczami nie będą tam zbyt ładnie wyglądać. Zwłaszcza, że używamy koloru niebieskiego, który nam tu wszystko podbije. Więc trzeba uważać. Używam tego korektora z Bobbi Brown w kolorze Light Peach. Jest bardzo fajny, bo ma takie kolorki zupełnie przeciwstawne do kolorów cieni pod oczami. Więc po prostu je neutralizuje, no tak jak działa koło kolorów dokładnie. Okej. Użyję sobie też tutaj Beauty Blendera, żeby nam się nadmiar nie zbierał potem pod oczami. Czy gdzieś tam. Okej. Wygląda w miarę okej. Dodamy sobie jeszcze ten produkt. To jest korektor, czy tam concealer z firmy Clarins. Kolor 01. I on, ten pierwszy miał zadanie jakby zamaskować te ciemne cienie i je zrównoważyć, a ten nam rozświetli to, co chcemy mieć rozświetlone. Jeszcze bardziej rozświetlone. Okej. Nie za dużo. Właściwie go nie wyciskam, tylko używam tego, co jest na, tutaj na końcówce już wyciśnięte. I znowu używam tego samego Beauty Blendera, żeby gdzieś tam go wklepać. Go, czyli korektor. Możemy trochę na nosie. Jeśli lubicie się z tym bawić, to możecie oczywiście sobie zamaskować wszystkie tutaj rzeczy dookoła nosa, jakieś niedoskonałości i tak dalej. Natomiast mi się po prostu
Nie wiem, nie chcę mi się z tym bawić, zresztą wydaje mi się, że różnica nie jest jakaś zbyt wielka. A potem to widać, że mamy za dużo tego produktu na buzi. Okej. Tak wygląda nasza baza, czyli podkład i gdzieś tam korektory. Myślę, że całkiem fajnie ten podkład Diora się sprawdza. Teraz sobie przypudruję tym delikatnym pudrem z Hourglass, Ambient Lighting Powder, który ma nam tutaj to wszystko, chyba widać drobinki. Troszeczkę przytrzymać w miejscu, ale nie zmatowić tak bardzo, bo to jest puder, który wykańcza makijaż, nie jakby tam stricte matuje. Robi nam efekt blura na twarzy, tak żeby cera jeszcze gdzieś tam się fajnie prezentowała i te wszystkie drobne niedoskonałości zostały ukryte. Pod oczami. Też trzeba pamiętać, że jak nakładamy puder, nie można go tak ścierać. Po prostu ścieramy sobie też podkład, tylko tak go bardziej wklepywać w naszą skórę. Damy troszeczkę pod oczami. Właśnie wklepiemy, żeby te wszystkie nasze korektory się trzymały, ale też nie za dużo znowu, żeby nam się to wszystko w zmarszczkach nie zebrało. Okej, i może sobie troszeczkę jeszcze wykonturujemy. To jest puder do modelowania twarzy HD, nie wiem czemu HD, z Inglota, kolor 505. To są takie pudry, które możemy sobie wkładać do kasetek, jakby, więc to jest bardzo fajna sprawa. Zimny brązowy odcień, trzeba z nim uważać, bo można wyglądać, jakbyśmy były brudne, a tego nie chcemy. Okej. I używam też pędzla Duo Fiber z Real Techniques. Fajnie wygląda ten puder. Te pędzle są o tyle fajne, że mam jakby dwa zestawy włókien ze sobą. Te czarne są krótsze, te białe są dłuższe i na końcach jest jakby rzadszy. Dlatego też to wszystko się... jakby nabieramy mniej produktu niż nabralibyśmy normalnym pędzelkiem. Trudniej sobie zrobić krzywdę po prostu jakimś produktem wtedy, w sensie przekolorować. I dużo łatwiej jest wszystko rozblendować fajnie. Też troszeczkę czoło. Troszkę się opaliłyśmy. Okej. Troszkę broda, szyja, żeby nam to wszystko się trzymało kupy, że tak powiem. Okej. I jeszcze może sobie zrobimy brwi, zanim przejdziemy do oka stricte. Może do brwi użyję tego samego pudru i po prostu takiego skośnego pędzelka i trochę je wypełnię, bo kiedy oglądałam te makijaże, te brwi były takie bardzo naturalne, nie były jakby, nie były zbyt mocno wyrysowane, także tylko zrobimy je pudrem. Okej. Odrobinę jakby nadamy, wypełnimy tam, gdzie nam brakuje włosków. Jeżeli wam nie brakuje włosków, to nie musicie tego robić. Jest mi tu i ówdzie brakuje. Okej. Dobra, będzie. Wyczeszemy. I mamy brwi. Mamy brwi z powrotem. Okej, pora na główną gwiazdę programu, czyli nasz niebieski cień. Nie wiem, czy wam pokazywałam ten makijaż. Teoretycznie wygląda to tak. Nie wiem, czy będziemy szli w aż tak odważny make-up. Zaraz zresztą zobaczymy. Przyzumuję sobie na oczy. Okej, i jako bazy użyję cienia Color Tattoo z Maybelline, to jest kolor Turquoise Forever, czyli jakby turkusowy, cień w kremie, metaliczny, po prostu się mega trzyma, ma mega trwałość. Jak sobie będziecie próbować w sklepie, to szybko zmyjcie z ręki, bo inaczej nigdy go nie zmyjecie, albo prawie nigdy. Okej, i będę używać takiego pędzelka syntetycznego, to jest chyba z Primarka, nie wiem, go może funta dałam, jakieś grosiki, ale jest fajny, bo jest dosyć sztywny, taki twardy, więc fajnie się te wszystkie kremowe rzeczy nakłada. Okej.
Trochę mało widać ten cień, może założę go palcem. Pójdzie nam to szybciej. Ten makijaż będzie przepięknie wyglądał do brązowych oczu na pewno. Bo ten niebieski cudownie podbije taki brąz oczu. Ja mam zielone, więc może nie będzie to jakoś zjawiskowo wyglądać, ale sam kolor jest mocny. Ok, biorę teraz tą cieńszą końcówkę, żeby zrobić to bardziej precyzyjnie. Ten makijaż tak tu jest wyjechany aż do środka. Granice nie są roztarte. Jest taki bardzo graficzny, co nadaje mu taki nowoczesny wygląd. Bo wiecie, takie niebieskie cienie to kojarzą nam się bardziej z makijażami a la lata 80. Natomiast to wszystko było takie bardziej chyba roztarte, perłowe. Ten makijaż jest bardziej metaliczny, nie perłowy. I właśnie to, że nie jest roztarty, a jest graficzny, nadaje mu taki nowoczesny, nieco futurystyczny, powiedzmy, wygląd. Okej. No, ten cień wygląda super, naprawdę. Okej, teraz rzecz trudna, czyli nasza zewnętrzna partia oka. Jeszcze mam opadające powieki, więc w ogóle nie wiem, jak to mam zrobić. Ale okej. Zrobimy takie do góry oko wyciągnięte. Na pewno nie będziemy sobie go robić w dół, bo jeszcze bardziej nam buzia i oczy i wszystko opadnie. Bez sensu. Nie chcemy opadania. Okej. Doklepiemy. Ja sobie to jadę jeszcze do góry, bo widzicie, nawet jak tak podnoszę, to on się wydaje wysoko, ale to, że mam opadającą powiekę, sprawia, że po prostu jak mam normalnie oczy, to prawie tego nie widać. Więc muszę wyjechać dużo wyżej. I tak samo wszystkie inne dziewczyny z opadającymi powiekami. Tak samo jak robimy smoky eye przy takiej powiece, też musimy wyjechać dużo wyżej niż dziewczyny nie mające takiego kształtu powieki. Okej, myślę, że jest fajnie. Wygląda na pewno niesamowicie taki makijaż. Bardzo nowocześnie. Wezmę sobie teraz może jakiś bardziej precyzyjny pędzelek. Taki, który jest... używam też do ust często. To jest taki Detele Brush Surreal Techniques znowu. Jak mówiłam, świetnie się sprawdza jako pędzelek do ust, bo jest bardzo mały i bardzo precyzyjny. I też syntetyczny, więc po prostu te wszystkie produkty kremowe nam nie wsiąkają w te włókna, tylko osadzają się na nich, więc możemy z nimi fajnie pracować. Właśnie, ten makijaż wygląda jak takie grube pociągnięcie pędzla jakiegoś artysty sztuki nowoczesnej. Dlatego też jest nowoczesny. Okej, wydaje mi się, że z tym niebieskim kolorkiem już jest super. Teraz dodałabym jakieś głębi, jeszcze więcej blasku. Mam taką paletkę, którą już mam zresztą jako lusterko. Ona się nazywa Monaco z firmy Sleek. Taka bardzo, bardzo kolorowa i chciałabym użyć tego koloru tutaj, to jest taki turkusowo troszeczkę bardzo błyszczący kolor, błękitno-turkusowy z takim błyskiem. On nam nie da jakby dużo, nie zmieni nam tego niebieskości w zieleń, ale da nam taki jeszcze głębszy połysk. Nie wiem, czy widzicie, ale wygląda super, taki lekko turkusowawy, złotawy połysk.
Bardzo metalicznie to wygląda. Rewelacja. Morsko. I oczywiście zawsze, jeżeli mamy kremowy produkt i nałożymy na niego produkt pudrowy, to będzie nam się dłużej trzymał ten krem. Zawsze. To jest zasada dla podkładu, dla korektorów, dla cieni, dla róży, dla bronzerów, dla wszystkich produktów kosmetycznych właściwie. Okej, to jest nasze oko. Wygląda bosko. Okej, teraz sobie dokończę drugie oko i do Was wrócę. Okej, jesteśmy, mam drugie oko zrobione. Wyglądam dosyć kosmicznie. I teraz tak, w tym wyjściowym makijażu, z tego co widziałam, dolne rzęsy w ogóle nie były pomalowane. Górne były pomalowane tylko niebieską maskarą. Zobaczymy, jak to rozwiążemy. Natomiast w międzyczasie dodałam sobie jeszcze na linię wodną taką... Skupiłam. Gdzie jesteś? Jest. Jeszcze na linię wodną dodałam sobie taką kredkę beżową, bo tak też widziałam na tych zdjęciach. To tak zneutralizowało jakieś zaczerwienienia, które mogliśmy tutaj mieć. I zostawiając jakby dolne rzęsy nieopomalowane, otwieramy sobie to oko u dołu. Jakby tu jesteśmy jeszcze gdzieś tam jaśniejsi. Wytuszuję górne rzęsy, żeby ten makijaż był taki bardziej do życia. Powiedzmy, normalną czarną maskarą, dam wodoodporną i zrobię taki trik, że dodam do nich troszeczkę niebieskiego, na te już malowane rzęsy tego niebieskiego, tego samego cienia. Okej, chodzi nam taki bardzo... Chodzi nam o taki bardzo delikatny efekt tych pomalowanych rzęs, to nie mają być jakieś sztuczne rzęsy, żadnego podkręcania i tak dalej. Okej. I teraz biorę ten sam cień kolor tu i staram się delikatnie dotknąć tych rzęs, żeby coś się osadziło. I wezmę sobie jeszcze taki, mam niebieski cień w tej paletce Slicka Ultra Brights. Taki bardzo niebieski cień i przelecę sobie, póki te rzęsy są w miarę mokre. To sprawi, jakby, że te rzęsy nie będą całkiem niebieskie, ale też nie będą całkiem czarne. Nie wiem, czy to widać, bo ja to przezumować to oko. Tak to wygląda. Po prostu nie są takie mega, mega ostro czarne. To samo zrobię z drugim okiem i wracam. Okej, tak to wygląda. I ostatnią rzeczą, którą zrobię, będą usta. Bardzo delikatne. Użyję tej kredki L'Oreal Always Toasted, żeby obrysować, lekko wypełnić usta. Wiadomo, że to nie może być nic mocnego, bo tutaj zdecydowanie oczy grają pierwszą rolę. Cokolwiek po prostu mocniejszego, bardziej wyrazistego zabiłoby nam ten taki futurystyczny efekt i wyglądałybyśmy, wiecie, Dolly Parton, coś w tym stylu. I mam błyszczyk Benefit Coralista. Taki bardzo delikatny kolor. Delikatnie wklepujemy, żeby to się za bardzo nie błyszczało na naszych ustach. Chodzi nam o efekt naturalny, takich ust dziewiczych. Okej, to jest końcowy efekt. Myślę, że to jest fajny makijaż, który sprawdzi się w nadchodzącym sezonie, na przykład na jakieś zwariowane imprezy. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia znowu. Pa!